Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o transporcie bezemisyjnym w firmie, czyli jak możemy używać transportu bezemisyjnego na co dzień. Najszybszym, najbardziej powszechnym środkiem transportu bezemisyjnego jest samochód dostawczy. Możemy już kupić wiele modeli z napędem elektrycznym, które mogą służyć firmie do przeważania towarów i dostarczania różnych produktów. Na przykładzie Nissana pokażemy, jak wygląda funkcjonalność elektrycznego samochodu dostawczego. Nie mamy w ogóle rury wydechowej. Nasz samochód z napędem elektrycznym zachowuje funkcjonalność typowego auta dostawczego. Siedzimy wysoko, dużo widzimy, mamy fajną ergonomię. Należy dodać, że w kabinie jest bardzo cicho, tak jak w innych samochodach z napędem elektrycznym, więc jest to cenna uwaga dla kierowcy, który się po prostu na co dzień mniej męczy jazdą. Całkiem duża paka.